Witam Was w kolejnym odcinku Fotoplastikonu i zabieram Was do Turcji. Tak się złożyło, że właśnie w tym kraju byłem kilka razy na początku swojej pracy w telewizji polskiej, a to dlatego, że reprezentacja Polski trafiła w eliminacjach do Mundialu 94 właśnie na, między innymi na Turcję, a telewizja polska transmitowała większość spotkań naszej grupy eliminacyjnej, nie tylko te z udziałem biało-czerwonych. I właśnie jeden z takich meczów był pretekstem mojej pierwszej wizyty w Turcji, a konkretnie w Izmirze na przełomie marca i kwietnia. Wówczas komentowałem dla telewizji mecz Turcja-Anglia. Ale nie o tym spotkaniu chciałem tutaj opowiedzieć. To jest praktycznie historia na całkiem oddzielną opowieść, może bardziej nadającą się do cyklu historia jednego komentarza, tylko o powrocie przez Stambuł. Tak się złożyło, że w tej drodze powrotnej miałem kilka godzin przerwy w Stambule. Podróżowałem razem z Lesławem Ćmikiewiczem, byłem naszym wspaniałym reprezentantem, wtedy drugim trenerem kadry u boku Andrzeja Strejlała i ówczesnym sekretarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej, panem Zbigniewem Kalińskim. W Stambule zaopiekował się nami grający wtedy w Beşiktaşu Stambuł Jarosław Bako. Jarek zabrał nas na taką błyskawiczną wycieczkę, pokazał nam te główne zabytki tego pięknego miasta, na koniec wioząc nas na Kapali Czarsi, czyli na ten piękny, stary bazar. I bardzo chcieliśmy z Lesławem Ćmikiewiczem zobaczyć, jak ten handel tam wygląda, ale kto tam był, to wie, że nie da się wejść i pooglądać. Już w pewnym momencie człowiek z widza staje się klientem, a i ulegliśmy takiej pokusie, lądując w sklepiku sprzedawcy kurtek skórzanych, pijąc litry mocnej, słodkiej herbaty, negocjując cenę, o ile dobrze pamiętam, nawet do poziomu 30% ceny wyjściowej. Spędziliśmy tam trochę czasu i opuściliśmy bazar z nowymi kurtkami. Właśnie w drodze powrotnej z bazaru powstało to zdjęcie na jednej ze stambulskich ulic właśnie z Jarosławem Baką i Lesławem Ćmikiewiczem. Jarek zresztą w każdym momencie naszego spaceru po Stambule był nagabywany przez wszystkich kibiców, niezależnie od tego, czy kibicowali Beşiktaşowi, czy Fenerbahçe, czy Galatasaray. No i przeważnie krzyczeli do niego po polsku: Bako, jak się masz? Jarek mówił, że to nic w porównaniu z tym, co działo się, kiedy na ulicy Stambułu pojawiał się Roman Kosecki, wtedy, kiedy grał w Galatasaray. Wówczas, znając raptem kilka słów po turecku, potrafił przemawiać do ludzi, którzy się wokół niego gromadzili, gdy tylko Romek się gdzieś na ulicy pojawił. Co mnie jeszcze śmieszy zawsze po latach, nawet na tym zdjęciu, to napis na tych naszych torbach, w których targaliśmy zakupione dopiero co kurtki. Ubierał się człowiek wtedy markowo, prawda? Zostańcie w domu, gramy dalej.